Przed nami jest czyste niebo, prawie czyste, widać niebieskie, ale tutaj nadchodzi już powoli nawałnica od zachodu. Jedziemy na wschód. Wygląda na to, że chmury nas jednak doszły i nie będzie tak łatwo. Spróbuję wzbić się w powietrze, bo to jest bardzo malowniczo na tej górce. Pogoda zrobiła piękna. Trochę nas zlało, więc byliśmy tutaj może z 10 minut i walczył trochę Mavic z wiatrem. Ja widziałem w ogóle, że moja recenzja ta przedwczorajsza, parę osób tutaj mocno może targnęła, to za duże słowo, ale nie zgadzają się ze mną, no nie o to chodzi. Natomiast ten produkt ma braki, no i trzeba to o tym powiedzieć. Między innymi wprowadzono 4K w 50 klatkach, tak dla nas tutaj do Polski, ale nie ma tego 4K w 50 na przykład w trybie śledzenia, ale też nie ma w tym video HDR. My tylko 25 mamy do dyspozycji. I to jest szereg rzeczy, o których mówiłem i które warto sobie przećwiczyć przede wszystkim, posprawdzać i dopiero hejtować tą moją opinię. Każdy ma prawo, poza tym to nie jest tylko moja opinia, to jest opinia też innych kolegów, którzy kupili tego drona z grupy, albo właśnie których znam bezpośrednio i z którymi rozmawiałem. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Myślałem o tym, jak ten kontroler doczepić do kierownicy, zanim na AliExpressie będą rzeczy. To zobaczcie, co się dzieje i tutaj ten koleś, który wypowiadał się w taki czy inny sposób, powinien spróbować na rowerze pojeździć, bo teraz chciałbym zamknąć to. Moim zdaniem to rozwiązanie nie jest w 100% fajne, dlatego że jeżeli teraz wyciągnę ten kabel, można zamknąć, ale jeżeli jest kabel w środku, nie można zamknąć tego uchwytu, w którym wbudowane są też anteny. Zauważyłem, słuchajcie, że bardzo dużo osób się wczuwa bardzo w te recenzje, te filmy i tak podchodzą do tego mega ortodoksyjnie. A to jest po prostu kolejny produkt chińskiego monopolisty, tak jak powiedziałem, no kolejny Mavic, za pół roku pewnie wejdzie trójka albo jeszcze lepszy i ten przejdzie do historii. Fajnie, że jest nowy produkt DJI, ja się naprawdę cieszę i nie powiedziałem, że go zamierzam negować. Ale 5000 za tą zabawkę, no słabo jest, słabo. Takie fajne miejsce i niestety leje. Widać, że recenzja budzi kontrowersje, bo jest 50 komentarzy, 154 łapki w górę, 15 w dół. No kto nie latał tym dronem, nie latał Skydio, nie latał dwójką, ten może być zachwycony tym, co jest na papierze. Dron jest fajny i tutaj nie mówię, ale pytanie, czy jest na tyle fajny, żeby na niego wydać piątkę. Jakbym mieszkał w Stanach, na pewno bym sobie kupił za tą kasę Skydio, na pewno nie Mavic Air. Albo dwa, jeden i drugi, nie? Nie jest źle, oglądam kolejną twoją recenzję i dziękuję za naprawdę wysoki poziom twojej wiedzy i kompetencji. Czy zaczynając od małego drona typu Ishin 16 warto już zapisać się do waszej grupy? Pewnie, że tak. Pewnie, Marcin. Pewnie. Wpadaj do nas. Bardzo dużo ludzi się napina, słuchajcie, w ogóle na te recenzje, komentarze. Każdy ma prawo do tego, żeby swoje zdanie powiedzieć na ten temat. Może moje zdanie nie było tak przemyślane, ale z drugiej strony, jak widzę gościa typu Peter McKinnon, który jest ekspertem do spraw dronów, kolejnego drona już, a Peter nie ma niestety... Nie zrobił sobie licencji na latanie, bo w Kanadzie trzeba było przejść tą procedurę online. I Mati Hapoya to robił, natomiast Peter tego nie robił, więc no proszę, są jakieś rozsądne granice i też, słuchajcie, nie ma się co tak napinać, bo chodzi o to, żeby fajnie spędzać czas, żeby realizować swoją pasję. Po 15 minutach od nawałnicy stwierdzam, że jest szansa. Tam się przejaśnia, pojedziemy w tamtą stronę. Czy można u Państwa zamówić pizzę z odbiorem własnym, czyli na wynos, ale z odbiorem? Można. To chciałbym zamówić taką hawajską, ona się u Państwa jakoś inaczej nazywa, chyba frutti. Tak. Nie zmokliście? Deszcz pada! Przestało padać i wyszło słońce, czy przejaśniło się? Spróbuję polecieć kawałek stąd, bo faktycznie nie pada.
Słuchajcie, co ciekawe, mam tutaj w tej chwili podgląd wideo HDR, tak? Wideo HDR 4K25 i chciałbym przejść do manualnych ustawień. Nie jestem w stanie tego zrobić, nie wiem czemu. Dziwna rzecz. No to dobra, to jedziemy w takim razie w automacie. Podnieśmy się zatem na 18-19 metrów. Zrobimy następne nagranie. Zależałoby mi też, żeby słońce było na 2/3, dokładnie w takiej proporcji. Lecimy. Ciekawe, jak teraz wykonuję fotografię, to faktycznie jest dosyć zaciemniony ten dół. 48 megapikseli, spróbujemy jeszcze zrobić za chwilę AEB. Zobaczmy, na czym polega Smart. Też jestem ciekawy. Smart wygląda fajnie. Naprawdę rewelacja. Pani dzwoniła, pizza jest już do odbioru. Robiłem też próbki wideo HDR i wideo normalne. Nagrałem 10 sekund tego samego, praktycznie tego samego obrazka w tych samych warunkach. Nieco się różnią. Teraz są fajne warunki, w sumie można zrobić naprawdę niezłe ujęcia, co mi się podoba. Już będę lądował. Poszło, jedziemy po pizzę. Była frutti 40, tak? Tak. Okay. Wow, dostaliśmy świetną pizzę, piękna jest. Oj, oj, oj. Hejka! Pomożesz? Pewnie, co się stało? Musieliśmy wszystko zdjąć, bo padał deszcz. I ta płachta wam nie pomogła? Nie, bo pokapało wszystko. Chodź, Leon. Słuchaj, mam tu coś dla was. Mam niespodziankę, chodźcie. Chodź na Tishan. Zgadnij, co to jest. Nie wiem. No to zobacz bliżej. Pizza? Tak, wcinaj. Podziel się z Tishanem. Druga? Jadłyście już? Tak, tak. Ojej. Ale to będzie na później. Zamówiłem pizzę, a okazuje się, że dziewczyny już sobie zamówiły pizzę, także mamy dwie pizze 40 w domu. Ale pojedziemy jeszcze zrobić może zachód słońca albo jakiś fajny widoczek teraz. Niedługo, jeszcze może z 20 minut. Trochę jest zimno, 8 stopni, ale damy radę. No i teraz chciałbym, żeby Mavic pięknie to pokazał, jeżeli chodzi o nasz przejazd. Zobaczmy, co się będzie działo. Na razie idziemy dobrze. Na razie to wszystko wygląda ok. Idzie gładko. Teraz mijamy czaczki. Bardzo chaotycznie pracuje, mega chaotycznie. Teraz pracuję tak chaotycznie, że nie wiem naprawdę, o co mu chodzi. Zwykłe śledzenie. Przód, tył. Przód, tył. Odchodzi w bok. Zgubił nas. Zaczyna śledzić teraz z tyłu. Jeżeli ktoś mi powie, że to jest dobre śledzenie, no to sorry, ale chyba coś przegapiłem.
Słuchajcie, ten przykład pokazuje wyraźnie, jak dopracowany jest Active Track, więc jeżeli ktoś twierdzi, że moja recenzja jest gówniana, bo za dużo tam jest narzekania w niej, no to popatrzcie, spróbujcie zrobić w ten sposób, żeby śledzić swój samochód przodem, bo ja tego nie ogarniam. Ok, zrobimy próbę numer 2, tym razem będzie to nie Trace, tylko Profile. Wchodzimy w takim razie w równoległe śledzenie, go. Zróbmy sobie nagraj. Dron gwałtownie się zerwał do tyłu. Już zaczyna lecieć w bok. Zaczyna lecieć w bok. A dokładnie pokazuje nas teraz z profilu. W tym momencie przeszedł w ogóle w śledzenie tyłem. Jesteśmy za drzewkiem. Ominął drzewko. Dobra, to spróbujemy teraz już z tego rozpędu polecieć, zobaczymy co on zrobi, jeżeli przelecimy przez, przejedziemy pod tymi konarami drzew, jeżeli jest taki kozak z niego. Tu jest na szczęście miękko. Popatrzmy na to. Omija. No i tyle, jeżeli chodzi o omijanie. Omija z lewej. Omija w bok. No powiem tak, no Skydio to nie jest. Poszedł teraz z lewej strony trochę. Idzie pod konarami, na razie jeszcze gleby nie zaliczył. Zobaczmy dalej. Nie wygląda to nawet tragicznie. Ale jest daleko za mną. Następna próba, jaką zrobimy, to będzie parallel. Go. No i spróbujmy. Zaczyna lecieć, muszę uważać, bo jest bardzo nisko. Troszeczkę go podniosę. Teraz zupełnie się zagubił. Zupełnie się zagubił, próbuje w nas wlecieć. Teraz próbuje się od nas odsuwać. Znowu próbuje w nas wlecieć. Znowu się od nas odsuwa. A teraz zrobił coś, czego jeszcze nie widziałem. Zachował się zupełnie bez głowy. Prawie na kraksę przeleciał. Następna próba tego genialnego systemu trackowania to jest Spotlight. Jestem ciekawy, co pokaże nam teraz. Co jeżeli bym na przykład chciał polecieć troszeczkę w prawo albo w lewo? Załóżmy, że chcę polecieć na zachód, tak? Czy będzie nas cały czas widział? Tak. To akurat jest fajne i to mi się podoba. Bo cały czas nas widzi. Jeszcze raz spróbujmy. Żebym tylko w coś nie wjechał. Dobra, chcę polecieć troszeczkę w tą, a jednocześnie tam, okrążyć go. Wygląda to lepiej niż myślałem. Żebym tylko nie przeżnął w słup wysokiego napięcia, ale wygląda to trochę lepiej. Teraz poproszę bliżej. Dobra, i zobaczmy, jak on się sobie teraz poradzi. Ok, poradził sobie. Ostatnia funkcjonalność, jaką zrobimy na teraz, to będzie krążenie. Spróbujmy jeszcze raz. Go. Szybsze krążenie chciałbym, żeby wykonał. Dobra, my w tym czasie ruszymy, tak? Mam nadzieję, że nie przyrżnął jakieś druty.
bo tutaj są druty w okolicach. Oby nie. Teraz chciałbym, żeby nas minął, żebym go widział. Jest wysoko. Dobra. Teraz sobie możemy zrobić. Jeszcze nie teraz, ale za chwilę możemy zrobić stop. No dobra, słuchajcie, nie będę komentował tego śledzenia nawet, bo to jest... Nie trzeba komentować. Pojedziemy na ostatnią misję, mamy 39% baterii jeszcze tej ostatniej akumulatora. Zrobimy sobie hyperlapsy wieczorne i myślę, że to będzie fajne zakończenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że powinny wyjść nieźle, a kościółek, który chcę zrobić, już powinien być za chwilę oświetlony. Słuchajcie, jest dużo ciemniej niż to wygląda teraz przez to nasze okno. W każdym razie latarnie się już świecą, sklep się świeci. Ale kościółek się jeszcze nie świeci, może teraz dopiero, spróbuję teraz zrobić, dokładnie w tym momencie jak zacząłem nagrywać, teraz zrobimy hyperlapsy. No i jak to wyszło? No pięknie, ciemno jest bardzo, ale wyszło w miarę. Gdyby było chociaż troszeczkę jaśniej, całkiem niczego sobie. Za późno trochę oświecili światło, to wyczuwałem, ale nic. Mała mieścinka, spoko. Szczególnie ta końcówka fajna. Słuchajcie, ciekawa rzecz, a mianowicie on faktycznie nie sygnalizuje tego, że jest słaby akumulator. Robi to w ten sposób, że tylko pokazuje nam w pierwszej chwili, że będzie wracał do domu, jak jest 20%, a później zaczyna automatycznie lądować i wiele osób może się mega zdziwić, że dron zlądował sam, bo on faktycznie jak przekroczy, jak osiągnie około 10% naładowania, w tym momencie zaczyna lądować. Ja się tego spodziewałem, ale jak ktoś się tego nie spodziewa, to może dojść do słabszych sytuacji. Zrobiliśmy kościółek, ten, który jest za mną. Mam nadzieję, że to wyszło fajnie, nawet nie patrzyłem, ale to jest tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam tu jeszcze światło z paczkomatu. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Podsumowując, wyrażam głęboką nadzieję, że Mavic Air 2 będzie miał kolejne aktualizacje i ciągle w to wierzę, że wreszcie śledzenie w DJI będzie porządne, bezpieczne i że to będzie wyglądało przynajmniej na takim poziomie, jak prezentuje nam Skydio, także tego im na pewno życzę. No i cóż, no dziękuję serdecznie, czekamy na następne testy. Zapraszam Was na żywo na kawkę, latającą kawkę, która w tej chwili jest co drugi dzień, już jutro będzie 100. edycja. No i do przodu będą kolejne update'y, będą aktualizacje, będą następne przygody z Maviciem Air 2. Mam nadzieję, że pokażę swój prawdziwy potencjał, tak jak wiele osób, które tutaj opisywało, liczy na ten potencjał, ja również liczę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa!